nie byłem i nie jestem sprawcą rzekomej afery hazardowej. Cała ta sprawa została wymyślona i wykreowana przez czynnego i aktywnego polityka Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. Przygotowana, żeby uderzyć w rząd, potrzebna jako element gry politycznej. Efekty widać gołym okiem. Co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnych ewidentnych kłamstwach pana Kamińskiego. Ze strzępów rozmów i zmanipulowanych analiz konsekwentnie budował fałszywe wrażenie działania na szkodę państwa. Połączył moje nazwisko ze sprawą, z którą nigdy nie miałem nic wspólnego. Mówił wprost, że moje decyzje mogły spowodować olbrzymie straty dla budżetu państwa i zagrożenie bezpieczeństwa finansowania przedsięwzięć Euro 2012.